Okej, okay, tutaj Turek Otremaniak, próba mikrofonu, zobaczymy jak to wyjdzie z nagrywaniem przed dzisiejszymi występami na kanale. No, włączyło się. Ciemno jak w dupie. Ok, robimy ostatnią próbę przed nagrywaniem. Wszystko jest włączone. To zobaczę, czy emocja to będzie widać w kamerze. I lecimy z tematem. Ten mikrofon, żeby mi łapał dźwięk. Może sobie mam tutaj, żeby mi nie przeszkadzał w graniu. I działamy. No, to jeszcze jedna próba i jedziemy z tematem. Turek zaciera ręce do grania. Witam Was wszystkich serdecznie. Tutaj Turek Otremaniak po dłuższej przerwie na kanale. No, nie nagrywałem chyba z 2,5 tygodnia, bo 3 prawie. Chcę Wam to wynagrodzić, w międzyczasie dużo pograłem, oczywiście konsole u mnie górą, arkadowe gierki górą, retro komputery górą, no więc wszystko w temacie, więc nic się nie zmieniło na kanale. Myślę o zmianie czołówki tam trochę, bo ja teraz ostatnio więcej takich arkadówek staram się Wam pokazywać niż te starsze rzeczy, choć tam były święta, bla bla, bo wiadomo były kolędy na Amstradach, na Atarinkach, na Commodorkach i tak dalej, ale kanał zmierza w kierunku arkady i pomijając fakt, że retro komputery też się będą pokazywać co jakiś czas na kanale, to myślę, że właśnie na arkadę postawiłem pałeczkę i tą pałeczką przejdziemy do dzisiejszej gry. Dzisiejsza gra to z Neo Geo. Oczywiście będę grał na PC. Tu macie fragment tylko monitora, komputer gdzieś schowany w piwnicy, wiadomo, 5 pięter pode mną. Kablem sobie podłączyłem, dobra, wiadomo co chodzi. Więc komputer jest cały czas włączony. I lecimy z nagrywaniem. Tutaj będę specjalną aplikacją przechwytywał ten obraz z Neo Geo i zaczynamy grę. A oczywiście padem będę grał z Xboxa 360. Najwygodniejszy padzik. Mógłbym też z arkady, ale ten arkady na tym Winkawasie nie chce działać, więc emulator Winkawas będzie użyteczny teraz w tej chwili. Dobra, lecimy z tym tematem. Włączam nagrywanie. 3, 2, 1, start. Tak, teraz zaczyna się nagrywać. Mamy fajną historię. Mamy fajną historię gry. Posłuchajcie tej muzyczki. Na ekranie Blazing Star na Neo Geo z 1998 roku. Gierka ma 20 lat w tej chwili. Pomijając miesiące, w którym ta wydana została, ale gierka jest tak grywalna. Sami zaraz zobaczycie. No po prostu taki R-Type odświeżony Mega 3D. No lepszy od R-Type'a, bo R-Type'y były typu takim bardziej 2D. Tutaj taki trójwymiar przechodzi przez tą grę, który wygląda tak jak gry na PlayStation, no, na pierwszego PlayStation, które były już potem takie pierwsze 3D strzelanki. Tylko tutaj mamy strzelankę z boku, czyli nawiązałem do gry R-Type'a, więc to jest taki styl tych gier, można powiedzieć. Dobra, zaczynamy rozgrywkę. Rzucimy sobie 10 kredytów do salonu gier i walczymy.
No, tu nam pokazuje, jak sterować. Wczoraj tą grę skończyłem. Chciałbym wam pokazać całą grę, ale nie wiem, czy bateria nie padnie w kamerze, więc zobaczymy. O, tu mamy jeszcze wybór stateczka, widzę. Wybór stateczka. Weźmiemy sobie jakiś inny. Wczoraj grałem jakimś innym. Potem będziemy dobre strzały. Na takie rakietki. No i czas nas goni. No myślę, że decyzja, dobra, poszedł na jakiś. Aha, tu i tak chyba można strategicznie zmieniać po zginięciu. No i mamy pierwszego bossa. Posłuchajcie tej muzy. No nie udało nam się bossa zabić do końca. Ale mam perfekt jakiś uzbieranych biterek. Ranga największa w tej grze miałem C. No tak D, no to trudno. Najlepszym graczem nie jestem. Ważne, że się bawię dobrze. O, i tu jest ten trójwymiar, o którym wspomniałem. Ja tam będę często ginął, ale wam będę mówił czasem do siebie. Taki trójwymiar widziałem na jednej grze, nie pamiętam, pewnie elektroskansen będzie kojarzył bardziej, na Game Boy Advance'a było. Tam było coś takiego, taka szczelanka była. Właśnie coś w tym stylu. Znaczy styl był podobny, tylko że obraz się przesuwał tu. Tu będzie taka sytuacja gdzieś w którymś levelu,
Znaczy właśnie będzie dokładnie tak samo jak na Game Boy Advance, to widziałem właśnie, że będzie taki czuł w miarę, że będziemy lecieć jakby w dół tego korytarza. Teraz jest tak jakby z lewej do prawej, czy z prawej do lewej to się przesuwa. Urzekła mnie grafika, po prostu 20 lat, a ta gra jest mega grywalna. To nie jest żaden remake czy coś takiego, że to odnowiona wersja, to oryginalny, no można powiedzieć, normalny ROM systemu arcade, który powstał 20 lat temu. No, w 98 też były takie konfiguracje, wiadomo jakie, no już Nintendo 64 było, był PlayStation, Sega Saturn był chyba, nie chcę przekłamać teraz. No były już takie systemy, które obsługiwały 3D, no wiadomo. Ale ja to nie miałem okazji grać wcześniej. Zmienimy sobie statek. Ta sama melodia, chciałem powiedzieć właśnie wcześniej, melodia jest ta sama na każdym bossie, ale jest piękna. Zabiliśmy bossa poza czasem, ale nam zaliczyli jego pokonanie, bo on miał kilka przemian jakby, czyli tam do pewnego czasu miał pierwszą postać, potem następną, może to jest tak jakoś, nie wiem, punktowane, nie wiem, oceniane w tej grze. Mamy z tej 3, o ile pamiętam, chyba jest 8. 8 chyba jest 8 rund.
Trzeba kredytów nabić. 10 my zużyli. Znaczy ja zużyłem. Zrobimy znowu 10. I nasza ulubiona muzyczka teraz. 3, 2, 1. Wczoraj jak to wygrałem, to on to mówi doner, ja donery. Się śmiałem trochę z tego, ale fajne, doner. Może donaty, może to było na myśli autorów. Pokonaliśmy bossa. Może będzie C? Jest C! Mamy rangę C. Prawda, by mi się nie udało zdobyć, ale dla was może się poświęcę. Czwarty level. Gdzieś to było teraz. Po czwartym czy piątym będzie te 3D, co wam mówiłem. Continue. Nie odpuści ten dowol. Dobra. Thank you.
Tak, tu mamy takie dwa węże do pokonania. Już uciekły. Dziewiętnasty kredyt. No i znowu mamy C, jest dobrze. Załatwiłem go przed czasem. Stage 5. Thank you.
trzecią 30 zużywam kredytu, no ale co tam. Załatwiony. Chyba będzie w tym levelu przejść, jak się tak wydaje, ten numer trójwymiarowy taki. Dobra, dołożymy sobie kredytów i jedziemy. O, to jest ten efekt. To widziałem na Game Boy Advance w jakiejś grze, nie pamiętam tytułu. To było właśnie takie, taki trójwymiar. Na Amidze jest coś takiego też. Mam to na końcu języka, zaraz przypomnę. Jest w strzelance taki efekt jeden. Super Stardust na Amidze 1200 też jest taki efekt.
Oj, kredytów nam brakło. 40 kredytów. Zużyte. Ale gra nam daje tutaj 3 minuty na pokonanie tego bossa. Tu jest kilka chyba bossów, pomocników. Trochę zajmie. Dla takiego bossa to pójdzie 20 kredytów. No, w salonie gier sobie tego nie wyobrażam, żeby 3 minuty 20 kredytów zrobić. No i przed czasem go rozwalili, więc jest dobrze, ale zużyłem na pewno z 10 kredytów. Rank C nawet, ale... Zostały nam chyba 2 albo 3 plansze, nie wiem, zobaczymy, bo już nie pamiętam. Tu jest dzieciak uwięziony, z którym będziemy potem walczyć.
Mówmy się, że to jest dzieciak, no wiadomo, jakiś tam spór. Teraz będzie ciekawie, bo ten dzieciak się uwolni. Zamienił nam się w takie coś. Więc to nie był dzieciak. Tak, siódmy stage mamy za sobą. Myślę, że będzie jeszcze jedna plansza. Dalej C. Ja wczoraj grałem, to miałem tak D, D. Nawet E mi się trafiło. Siedem plansz jest, chyba jest koniec.
chciałem wam pokazać całą grę, bo 40 minut mam na nagrywaniu tutaj tego, więc tam plus tam ciągówka, plus moja paplanina trochę wyjdzie. Ale ja to trochę skrócę, tam najlepsze kawałki wam pokażę może. Ale ta muzyczka, teraz sobie posłuchajcie. Teraz. Napisy końcowe. Jak na westernie. Wczoraj jak te napisy widziałem, to sobie czytałem te nazwiska tych Japońców i było coś tam Toshio Ishikawa albo Takahiro Oku, i tak sobie wszystkich czytałem. Hideshi Itou albo coś tam, Yasushi Ida, Takahiro Tamaru albo coś takiego. No i tak dalej, wszystkich sobie czytałem, aż mi język zaczął boleć. Łamałem sobie język na japoński. Oczywiście na końcu jest plansza Thank you for you playing, czyli dziękujemy za grę. No ja to zużyłem, jak policzę, chyba z 60 kredytów. Razy 2 złote policzcie sobie, 120 zł. By było to w czasach oczywiście, gdy były te salony gier. Teraz jest Thank you for playing. No i super. Ja się z wami żegnam i do zobaczyska, do następnego.